Hamburg, Kościół Świętego Józefa. 29 lipiec 2021. Kiedy w Poznaniu ksiądz Michał Woźnicki się modli przy Sanktuarium Krwi Chrystusa. Jestem na Wandsbeku, gdzie rabinem w 1776 roku został dziadek Hermana Cohena, rabin Poznania od 1774 do 1776 roku. Herman Cohen, nawrócony mocą Eucharystii, urodzony w Hamburgu 10 listopada 1820 roku. Nawrócił się mocą Eucharystii w Bad Ems 8 sierpnia 1847 roku. Odnowił Karmel we Francji, w Anglii i częściowo w Polsce. Był w Polsce na zaproszenie biskupa Leduchowskiego. Przybył tam do Poznania, gdzie jego dziadek był rabinem. 12 kwietnia 1868 roku, 2 lata po założeniu przez niego Karmelu Szymona Sztoka w Londynie. Karmel założył 16 lipca 1866 roku w rocznicy objawienia się Matki Boskiej Szkapleżnej Szymonowi Sztokowi 16 lipca 1251 roku. Była to również rocznica śmierci w Dachau 16 lipca 1176 roku Jadwigi Wittelsbach, babci świętej Jadwigi Śląskiej, która była prababcią prababci świętej Jadwigi Królowej. Najświętszy sakrament, największy cud świata. Jezu miłosierny, wstawia się za nami. Modlmy się o świętych kapłanów, o prawdę. Święty Benedykcie V, święty papieżu, który zmarłeś w Hamburgu, wstawia się za nami. Sługo Boży Hermanie Cohenie, wstawia się za nami. O przywrócenie prawdy. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Eucharystii, Matko Boża Nadziei, chroń nas. Jezu, ufam Tobie. 29 lipiec 2021, Hamburg. Rocznica święceń kapłańskich biskupa, arcybiskupa gdańskiego w Paryżu, błostu 11 kapłanów z Dachau. Rocznica, kiedy sam skazano na śmierć Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu na zaplanowaną śmierć. Rocznica, jak Franciszek, który zaczął swoje tańce tutaj w tym kościele, w Oświęcimiu w 2016 roku. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża Eucharystii.